Cześć, witam Was w Mobilnej Akademii Technicznej NTN SNR. Nazywam się Andrzej Kowalski i po raz kolejny chciałbym przekazać Wam odrobinę swojej wiedzy. Dziś chciałbym opowiedzieć Wam o łożysku konstrukcji specjalnej, które wykorzystywane jest w motoryzacji. Jak sami doskonale wiecie, działamy na różnych płaszczyznach. Na płaszczyźnie motoryzacyjnej, przemysłowej, a także lotniczej. Łożyska, o których dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, łożyska o powiększonym luzie wewnętrznym, występują w przemyśle i znajdują zastosowanie w turbinach wiatrowych, czy też w lotnictwie jako element wchodzący w skład silnika odrzutowego. Łożyska, które narażone są na pracę przy bardzo dużej amplitudzie temperatur, znalazły także zastosowanie w motoryzacji. Francuscy producenci od roku 2004 zaczęli stosować je w tylnym zawieszeniu, łącząc je z tarczą hamulcową. Tarcza hamulcowa jest swego rodzaju obudową, w którą prasowane jest łożysko. Nie ma to znaczenia, czy obudowa wyposażona jest w enkoder magnetyczny, czy też pierścień zębaty. Łożysko musi zachować swoją sprawność zarówno przy niskiej, jak i bardzo wysokiej temperaturze. Łożysko wewnątrz obudowy zawsze zabezpieczone jest za pomocą pierścienia zegara. Pierścień zegara sugeruje nam, że łożysko możemy bez problemu wymienić, kiedy ulegnie ono naturalnemu zużyciu. Natomiast o ile jest to fizycznie możliwe, o tyle sama konstrukcja wewnętrzna całego podzespołu nie pozwala nam zrobić tego w warunkach warsztatowych. Operacje tego typu muszą zostać przeprowadzone z wykorzystaniem specjalnych narzędzi. Konstrukcja łożyska z powiększonym luzem wewnętrznym w bardzo dużym skrócie polega na tym, iż zewnętrzna bieżnia łożyska jest odrobinę większa. Oczywiście różnice w średnicy bieżni zewnętrznej nie mierzymy w milimetrach, lecz w mikrometrach. Stosujemy powiększoną bieżnię zewnętrzną ze względu na dużą amplitudę temperatur, w której łożysko musi pracować. Dzięki temu zachowuje ono swoje właściwości nawet wtedy, kiedy podczas hamowania tarcza wraz z obudową bardzo mocno nagrzeje się i rozszerzy, a następnie bardzo szybko zredukuje swoją temperaturę, co spowoduje zaciśnięcie się obudowy na łożysku. Automatycznie luz wewnętrzny łożyska zmniejsza się, a musicie pamiętać o tym, że łożysko bez luzu wewnętrznego nie jest w stanie prawidłowo pracować i bardzo szybko ulegnie zniszczeniu. Zbyt duże łożysko prasujemy do odrobinę mniejszego otworu, po to, aby zwiększyć jego sztywność i odporność na zaciskanie się obudowy względem niego. Gwarantuje to nam prawidłową pracę łożyska mimo gwałtownego schłodzenia i zaciśnięcia się nań obudowy. Montując elementy względem siebie, czyli łożysko wewnątrz obudowy tarczy hamulcowej, musimy pamiętać, iż materiał, z którego obudowa ta jest wykonana, jest kruchy i w procesie montażu może ulec uszkodzeniu. Po prostu tarcza pęknie. Ze względu na to musimy wykonać tę czynność bardzo precyzyjnie. Co za tym idzie, używamy narzędzi specjalnych i podczas procesu montażu cały czas monitorujemy zmianę luzu wewnątrz łożyska, tak aby ten luz pozostał równomierny na całej jego średnicy. Jeżeli jednak ktoś zdecydowałby się zaryzykować, dobrać odpowiednie łożysko, a następnie wprasować je do wnętrza tarczy z obudową, musimy pamiętać, iż stwarzamy zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla wszystkich pozostałych uczestników ruchu. Zatarcie się łożyska i zniszczenie piasty może doprowadzić do utraty koła, a co za tym idzie, do utraty panowania nad pojazdem. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja i chyba nikomu nie trzeba przedstawiać możliwych konsekwencji. Ze względu na wszystkie te aspekty, sprzedajemy nasz produkt zawsze złożony. W naszej ofercie nie znajdziecie łożysk konstrukcji specjalnej jako elementy pojedyncze, gdyż niemożliwym jest prawidłowy montaż. I nawet gdyby udało się zamontować je, nie uszkadzając obudowy, to nie jesteśmy w stanie w warunkach warsztatowych sprawdzić, czy wewnętrzny luz pozostaje w odpowiednim zakresie.
Jak zawsze na zakończenie zachęcam Was do skorzystania z naszej mobilnej aplikacji TechScanner. Możecie znaleźć w niej dużo przydatnych informacji, m.in. momenty dokręcania, narzędzia, które należy wykorzystywać, aby prawidłowo wykonać procedurę montażu poszczególnych elementów, a także podstawowe informacje dotyczące chociażby najczęściej popełnianych błędów. Na dzisiaj to wszystko. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek.